Po czterech dniach wędrówki dobiliśmy na nieznany ląd. Nas pierwszy z kapitanów idź sprawdzić, czy nasze tu miejsce jest dobre do zamieszkania na najbliższy tydzień. Jest alles klar, alles klar. Jaś klasy. Willkommen. Nasz kapitan zmęczony po ciężkiej wędrówce. Wypocony, umorusany, strasznie, bosy buty zgubił, okropnie. Kurwa, ja, ale tu głęboko. Kapitanie, nie utekaj nam. Czekaj, my tu jeszcze czekamy. Nie utekaj nam, batuszka. Pierwsi turyści już wyszli na ląd i zaczynają szukać naszego obozowiska. Myślę, że tutaj możemy założyć jakąś fajną miskinę na przykład. Powiedział kapitan, drugi, boczny. Nazwijmy to jakoś. Jak my to nazwiemy? Nazwijmy ten ląd Gibbonowo. Gibbonowo! Kapitan powiedział Gibbonowo! Cała załoga się zaczęła śmiać. Gibbonowo! Gibbonowo! Cóż za przypadek! Akurat mam Gibbona w ręku! Tadeusz drozda się w grobie, przepraszam. Nasza jedyna dziewka tam poszła zobaczyć, te jagody są już smaczne do zjedzenia na dzisiejszy podwieczory. Słuchaj, bosmanie, podałbyś mi może piweczko? Bosman powiedział, że tak, oczywiście, że ci podam. Proszę, kapitanie boczny. I tu się ten gest nastąpił między nami, tego podania, ale jednocześnie ja zacząłem odpływać, to mi nieznano, kurwa, podróż. Tak, i tymi słowy kończymy tę naszą podróż i nasze te dzielskie zabycie. Dobrze, a ja ten. Do następnego. Jeszcze jedno piwe.